Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj na poważnie weźmiemy się za temat stopowania lochów, dlatego że jak pewnie wiecie, jak tam jakoś śledzicie Shakesa, to tak naprawdę od około roku taktyka stopowania czy też sejwowania lochów, jak zwał tak zwał, stała się bardzo popularna. Na nowych serwerach praktycznie cała topka to robi, no i nie ma co się dziwić, bo z tej taktyki płynie naprawdę wiele korzyści. I dzisiaj postaram się wam wytłumaczyć, jakie to są korzyści, jak to robić, o co chodzi w ogóle z tą taktyką stopowania lochów, no i jak to generalnie działa. Wiem, że już na ten temat chyba powstały z 2 albo 3 filmy na moim kanale, natomiast zawsze robiłem to tak dookoła, niedokładnie, nie wytłumaczyłem wam wprost, że tak powiem, o co z tym chodzi. No a ten film, myślę, że to będzie taki ostatni już na ten temat z prawdziwego zdarzenia, gdzie podzielę go na rozdziały i postaram się każdemu wytłumaczyć, o co dokładnie chodzi. Na wstępie pamiętajcie oczywiście, żeby zostawić kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Oprócz tego możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Możecie zostawić subskrypcję z dzwonem, jeżeli jeszcze tego nie robicie, no i również pisać komentarze. Jeżeli czegoś byście nie zrozumieli z tego filmu, bądź też powiedzmy nie byłoby tutaj odpowiedzi na jakieś pytanie, które was nurtuje, no to po prostu piszcie komentarz, ja wam chętnie odpowiem. I okej, chyba możemy zaczynać. Pierwszy powiedzmy rozdział, który sobie tutaj napisałem w notatniczku, to jest na czym polega stopowanie lochów. No i jak sama nazwa wskazuje, stopowanie lochów to jest po prostu w pewnym momencie zaprzestania robienia tych lochów, dlatego że jak zaraz tu wam pokażę na wykresie, Shakes działa troszeczkę inaczej aniżeli inne gry MMORPG, no bo przeważnie w innych grach działało to tak, że po prostu im jakby mieliśmy wyższy level, tym potrzebowaliśmy więcej expa, żeby wbić kolejny level, żeby powiedzmy tam iść dalej, jakieś mocniejsze potworki, które dają więcej expa, no przeważnie tak to działało, rozumiecie? Natomiast w Shakesie jest troszeczkę inaczej i teraz jak sobie zerkniemy na wykres, to możemy zauważyć, że spójrzcie, mamy tutaj oczywiście na dole levele, mamy tam jakieś ile dostajemy expa, ile dostajemy golda, natomiast nas w tym momencie najbardziej interesuje exp, no i musimy zwrócić uwagę na tą niebieską linię. I teraz tak, na dole oczywiście, tak jak wspomniałem, levele, od pierwszego levela do powiedzmy levela, w sensie no nie powiedzmy, tylko do dokładnie levela 393 ten exp cały czas nam rośnie, więc jak możecie zauważyć, ta linia niebieska cały czas idzie do góry. Natomiast w momencie, gdy mamy ten 393 level, dobijemy go, jesteśmy w tak zwanym piku expa, czyli po prostu wtedy ze wszystkiego dostajemy najwięcej expa. I jakby ten wykres się tyczy nie tylko misji w karczmie, tylko też expa za areny, który dostajemy tam za pierwszych 10 wygranych walk codziennie, expa z akademii, expa z przygodomatu, z kółka, no generalnie ze wszystkiego. Więc tak jak mówię, jesteśmy na poziomie 393, to jest tak zwany peak expa, no i potem ten exp nam ze wszystkiego maleje stopniowo i dostajemy go z każdym kolejnym levelem po tym 393 poziomie coraz mniej. Dlaczego tak to wygląda? Ano dlatego, że jak dobijemy 393 poziom, to na kolejny level potrzebne nam jest 1,5 miliarda expa i to już jest jakby stałe. Teraz ja mam, jak widzicie, 438 i na kolejny poziom również potrzebuję 1,5 miliarda expa, więc tak jak mówię, no jeżeli by to cały czas rosło, to byśmy ten level wbijali coraz szybciej z każdym kolejnym, skoro ta wartość jest stała, więc musi po prostu maleć, żeby z każdym kolejnym levelem ten kolejny level wbijało się po prostu dłużej. Tak więc tak wygląda nasz wykres. No i teraz tak, o co chodzi z tym stopowaniem lochów, może do tego wrócimy. Jak widzicie, przed 393 poziomem jesteśmy w takim piku expa, więc dostajemy tego expa ze wszystkiego najwięcej. Lochy dają nam zawsze tyle samo expa, to możemy tam sprawdzić na różnych stronach, natomiast loch, który ma tam 300, przeciwnik w lochu, który ma 393 poziom i w górę, zawsze nam daje 300 milionów expa. W tornadzie chyba tam od jakiegoś, nie wiem, 510 tornada albo 530, coś takiego, też każdy kolejny przeciwnik daje nam 30 milionów expa i ten exp z lochów jest stały, czyli nieważne na którym poziomie je zrobimy, to zawsze dadzą nam tyle samo. Natomiast tutaj no jakby nie śpieszy nam się z tymi lochami, wiadomo, to też zależy, czy ktoś gra na expa, czy na golda, ale tak jak mówię, bez sensu jest, będąc w tym piku expa, bądź też chwilę przed pikiem, czyli powiedzmy na jakimś poziomie 385, czy tam 380, jeszcze przyspieszać to wszystko lochami, dlatego że wtedy warto jest po prostu korzystać, bo wyciskamy ze wszystkiego tego expa jak najwięcej, więc tutaj nie ma co się dziwić, że ludzie coś takiego wymyślili, no bo lochy, nieważne czy zrobimy je na 400 poziomie, na 500, na 600, tak jak już wspomniałem, zawsze tego expa dadzą nam tyle samo, no a tutaj
tutaj tego expa, którego stracimy jakby przez to, że przyspieszyliśmy ten moment tego piku expa, już go nie odzyskamy, więc zamiast przyspieszać lochami, to można sobie wychillować na spokojnie, jak jesteśmy w tej górce expa. Tu zaraz przejdę dokładnie, które to są levele i tak dalej, ale możemy wychillować, te lożki sobie zostawić, no i tutaj na co dzień wyciskać po prostu jak najwięcej expa ze wszystkiego, bo tego expa już nam nikt nie wróci, nie? Więc no myślę, że to jest dość logicznie, myślę, że rozumiecie mniej więcej o co chodzi, jeżeli nie, to oczywiście pytajcie, no ale... Tutaj już patrząc od razu na ten wykres widzimy, że będąc w tym piku expa, dostając ze wszystkiego expa jak najwięcej, nie ma sensu po prostu w skrócie tego przyspieszać jeszcze lochami, no bo jak już przeskoczymy ten 393 poziom, no to z każdym kolejnym levelem, jak widzicie, ta linia nam spada niebieska, więc jakby coraz mniej z każdym kolejnym levelem tego expa dostajemy, no a jak klikamy lochy, to jeszcze ten proces przyspieszamy. Więc to jeżeli chodzi o stopowanie lochów. Stopowanie lochów jakby... Tu zaraz przejdę oczywiście, które lochy stopować, kiedy to warto zacząć robić i tak dalej. Więc do tego tematu zaraz przejdziemy, no ale po prostu polega to na tym, żeby tych lochów nie klikać, tak w skrócie, więc myślę, że to raczej logiczne. No i teraz co daje nam w ogóle stopowanie lochów? Stopowanie lochów przede wszystkim daje nam ogromne ilości expa. Jeżeli porównamy sobie osobę, która tych lochów nie stopuje, tylko cały czas regularnie je klika, z osobą, która te lochy stopuje, no to potem jak spotykamy się przy poziomie 500, to nieraz ta osoba, która te lochy zastopowała, kliknęła w jednym momencie, potrafi mieć przewagę nawet około 15 leveli nad tą osobą, która cały czas te lochy klikała. No i wiadomo, jeżeli jesteśmy graczem na Golda, no to tutaj też jakby pojawia się problem, bo ta osoba, która zrobi sobie przewagę tych powiedzmy 15 leveli nad nami, no to potem może przejść na Golda równie dobrze, tak samo jak my, i z racji tego, że ma te 15 leveli więcej od nas, te 15 to tak wiadomo, strzelam, to jest około, no ale mniej więcej zaczyna tego Golda gromadzić na swojej postaci jakby codziennie więcej od nas, no bo wiadomo, zresztą tak jak widać na wykresie, jeżeli chodzi o Golda, tutaj między 500 a 600 levelem ten Gold strasznie mocno tutaj wybija się do góry, no i wtedy tego Golda ze wszystkiego dostajemy bardzo dużo, więc te 15 leveli może wpłynąć na to, że codziennie będzie ta postać, która save'owała lochy, zdobywać tego Golda więcej i w końcu odrobi tego Golda, którego straciła przez ten czas, i zacznie po prostu gromadzić więcej tych statystyk i zacznie sobie jakby budować przewagę nad tą drugą postacią. No ale save'owanie lochów przede wszystkim daje nam to, że po prostu tego expa gromadzimy o wiele więcej. Teraz prosty przykład. Jesteśmy tu, jak widzicie na moim magu, 438 level. Topowy level tego serwera ma bodajże 454, jak się nie mylę. Dokładnie, jest to Universe, tak mi się wydaje, tak na szybko. No i teraz wiadomo, Universe na tym 454 levelu, Universe tu nie ma co się oszukiwać, lochów oczywiście nie stopował, tylko je cały czas klikał, jeszcze jest berserkiem, więc podejrzewam, że tych lochów ma no wiele, o wiele więcej przeklikanych aniżeli my. No to jeżeli o niego chodzi, to po prostu on teraz z każdym kolejnym jakby dniem tego expa gromadzi mniej niż my. No bo wiadomo, on ma level 454, my mamy level 438. Ja tu i tak uważam, że troszeczkę za późno zacząłem te lochy save'ować na tym magu. Ale tak czy inaczej, to jest w dalszym ciągu różnica w tym momencie 16 leveli, tak więc po prostu my tego expa codziennie ze wszystkiego gromadzimy więcej, czy tutaj z misji, czy tak jak mówię z akademii, czy tu nawet z przygodomatu głupiego, czy powiedzmy tutaj za ręki, no ze wszystkiego generalnie, nie? Więc codziennie tego expa sobie, że tak powiem, nie tyle co odrabiam, tylko robię przewagę. No i teraz weźmy pod uwagę, że ja już powiedzmy samą tą awką i tym wszystkim dobiję jakiś poziom 450 bądź też 460, coś takiego planuję na tym serwerze, no i kliknę te wszystkie lochy i po prostu tą, nie dość, że lochy powiedzmy, no lochów to akurat długo nie będę miał takich samych jak Universe, bo to jest berek jednak, no ale te lochy już będę miał zbliżone powiedzmy do niego, no i wtedy ta przewaga, którą sobie teraz codziennie robię, się pokaże i po prostu będę miał ten level wyższy, nie? To myślę, że jest jakby logiczne, no i po prostu to nawet można jakimś SF toolsem czy czymś śledzić, że dziennie, no zresztą to wynika z wykresu, nie, że po prostu im mamy potem po tym 393 levelu wyższy poziom, tym
tego expa gromadzimy mniej, więc Universe, wiadomo, logiczne, gromadzi tego expa na co dzień mniej, aniżeli w tym momencie my, więc my jakby tą przewagę w taki właśnie sposób sobie budujemy. Także głównie to nam daje właśnie to stopowanie lochów, że w tym momencie tego expa jakby no, robimy sobie cały czas przewagę nad osobami, które klikają i które mają wyższy, klikają lochy oczywiście i mają wyższy level, no ale na co dzień tego expa jakby dostają mniej. Bardzo myślę, że pomocna rzecz, bardzo jakby, no nie wiem, ważna, żeby coś takiego robić. Kiedyś to nie było jeszcze tak popularne i to było bardzo dobrze widać. Na przykład jak oglądaliście moją serię z W40, gdzie tam był In Your Face chyba jako jeden z niewielu na tym serwerze zrobił to, właśnie tą taktykę używał, tego stopowania lochów, to raz, a dwa, chyba jako jedyny zrobił to tak naprawdę bardzo, bardzo poprawnie. No i w tym momencie, w sensie no tam w tym momencie, jak jeszcze była ta seria, to widzieliście jaką przewagę nade mną zrobił, gdzie ja jakby szedłem na golda od 420 levela, on sobie zrobił przewagę tam około, nie pamiętam, chyba z 15 leveli, coś takiego, czy tam nawet pod 20 podjeżdżał, no i po prostu mając przewagę 20 leveli, nie dość, że był do przodu z expem, no to jeszcze sobie zaczął tego golda, którego ja jakby zdobyłem, odrabiać, w końcu go odrobił i w końcu zaczął go jakby powiększać tą przewagę między nami, nie? Więc tu jakby taktyka bardzo, bardzo pomocna, natomiast dla osób cierpliwych przede wszystkim, no bo jednak wiadomo, stopowanie lochów to jest tak naprawdę kilka miesięcy, jak nie tam kilkanaście, bez żadnego klikania tych lochów, tylko tutaj robienie sumiennie awki i tych wszystkich dziennych czynności, więc przede wszystkim osoby cierpliwe muszą, jeżeli chcą oczywiście, to powinny w to iść. No i dobra, teraz mamy kolejny rozdział, na którym poziomie zacząć stopowanie lochów i które lochy wybrać. No i to jest temat, powiem wam szczerze, taki dość ciężki, dlatego że ile ludzi tyle opinii, szczerze mówiąc. Na początek może powiem wam moje myśli, które już tam jakoś z perspektywy czasu i z perspektywy jakichś tam moich obserwacji wynikają. Moim zdaniem taki poziom między 375 a 380 to jest poziom idealny na to, żeby te lożki zastopować. Dlaczego? Dlaczego nie wcześniej, możecie zapytać? Ano dlatego, że pamiętajmy, że codziennie mamy, co 20 dni mamy nowy poziom z kalendarza, no a jednak zanim wbijemy ten 393 poziom, to co 20 dni będziemy dostawać więcej expa po prostu z kalendarza niż osoba, która tam, załóżmy, zaczęła te lochy stopać na poziomie, nie wiem, teraz to już widzę, że nawet niektórzy na 340 stopują, 350, no i wiadomo, tutaj z każdym kolejnym poziomem przed tym 393 musimy mieć jakby więcej, wymaga kolejny poziom expa, którego musimy zdobyć, tak więc po prostu analogicznie jak tutaj daily kalendarz daje nam co 20 dni pełny poziom, pełny ten pasek, pełne wypełnienie tego paska, że tak powiem, no to wtedy po prostu zdobywamy co 20 dni więcej expa z tego kalendarza, tak więc myślę, że jakiś tam 340-350 level to troszeczkę za wcześnie, ja bym szedł bardziej w taki 375 i tak też zrobiłem na swoim zabójcy na S40 polskim, tak też planuję zrobić na wojowniku i generalnie tak będę raczej to robił, bo ten 375 level myślę, że to jest jak najbardziej spoko poziom, tutaj już też nie za wiele nam zostanie do kalendarza wtedy, do tego maxa, no bo wiadomo, jak mamy 393 i potem kolejne levele, to wtedy z tego kalendarza dostajemy 1,5 miliarda expa co 20 dni już wszyscy, więc wtedy już nikt nic nie traci, no a do tego 393 poziomu jednak osoba z wyższym poziomem zyskuje więcej tego expa co 20 dni z kalendarza niż ta osoba z niższym, to tak chyba lepiej wytłumaczyć w ten sposób. Dużo osób też mówi, że żeby zacząć tutaj stopować lochy po pokonaniu 10 przeciwnika w 13 piętrze, no bo wiadomo, za 10 przeciwnika w 13 piętrze mamy tutaj jeszcze pupila, więc warto go zdobyć, no i po pokonaniu Esterosu, dlatego że za Esteros również mamy tutaj pupila, więc też warto oczywiście to kliknąć i po tym jakby już skończyć te lochy klikać i jakby no lecieć po prostu ze stopowaniem, no nie? Więc to jakby coś takiego. Też są osoby, które na przykład klikają, całą strefę światła przeklikują i tutaj klikają karuzelę z idolami, dlatego że wiadomo, każdy tutaj przeciwnik w strefie światła plus przeciwnicy w karuzeli z idolami dają nam kolejne naklejki do klasera, co za tym idzie, ten klaser jest na wyższym procencie, że tak powiem, no i co za tym idzie, z misji dostajemy po prostu więcej expa na co dzień, więc też dużo osób właśnie robi coś takiego, żeby tutaj kliknąć całą strefę światła, kliknąć karuzelę z idolami, no ale wydaje mi się, że to są tak małe wartości, tak pojedyncze jakby
naklejki do tego klasera, które nic nie znaczą, że ja osobiście czegoś takiego bym nie robił. Jeżeli chodzi o Tornado, Tornado to jest nasze główne źródło expa. Więc ja osobiście Tornado zostawiłbym nawet na poziomie, ja na przykład na Wojowniku zostawiłem na poziomie 486. Dlaczego? Dlatego, że to jest i tak blok, więc przez jakiś czas go nie klikniemy, to pierwsza sprawa, a druga sprawa jest taka, że Tornado, jak już skończymy sejwować te lochy, stopować i będziemy je wszystkie klikać, to po prostu Tornado będzie naszym, tak jak mówię, głównym źródłem expa. Łatwo sobie to policzyć, załóżmy zostawiamy to Tornado na poziomie 500, więc mamy 500 Tornad do kliknięcia. Każde Tornado mniej więcej właśnie od tego poziomu, tam nie wiem, 510, 20, coś takiego, daje nam 30 milionów expa, więc 10 jakby przeciwników w Tornadzie to jest 300 milionów expa, czyli 50 przeciwników w Tornadzie to jest jeden level, czyli 1,5 miliarda expa, więc to Tornado zostawione na mniej więcej takim etapie, samo Tornado da nam 10 leveli, więc to jest bardzo, bardzo dużo i ja osobiście Tornado, co prawda na zabójcy nie zrobiłem tak tego, na tutaj... Magusiu też tak nie zrobiłem, troszeczkę dalej to Tornado klikłem, ale na Wojowniku już nie planuję tego klikać, bo myślę, że to jest naprawdę opłacalne, żeby je zostawić właśnie na takim poziomie. Kolejna sprawa to jest jeszcze z tych lochów i z tego, jak to zaczynać, to jest piramida szaleństwa tutaj w broku. W świetle wiadomo, że musimy ją kliknąć, dlatego że musimy mieć odblokowane podziemie i tak dalej, natomiast w mroku jest to nasze odbicie lustrzane i nie ma sensu go klikać, dlatego że odbicie lustrzane ma również odbity lustrzanie nasz level, więc tutaj i jak pokonamy go od razu, to nam da nie wiem ile tam expa, to jest chyba jakiś około 300 poziom, czy tam 270, coś takiego, już nie pamiętam, natomiast jeżeli klikniemy go po prostu później, a najlepiej już po tym stopowaniu lochów, no to wtedy ten poziom, jak widzicie, teraz już jest 364, jak będziemy mieć na tym odbiciu lustrzanym 393 i w górę, to wtedy da nam on 300 milionów expa, więc też tego expa jakby zyskamy, to jakby logiczne, no i właśnie warto go również zostawić i nie klikać tutaj w kontekście tego stopowania lochów. No i dobra, i jeżeli chodzi o to, na którym zacząć, które lochy i tak dalej, to myślę, że w miarę to rozstrzygnąłem. No szkoły są, tak jak mówię, 3. Na pewno warto jest tutaj zacząć, na pewno jest warto pokonać, wiadomo, tutaj tego 10, tutaj ten Esteros zamknąć i tak dalej, żeby te pupile zdobyć. Ja wiadomo, że to robię, plus ewentualnie dobijam jeszcze tymi lochami ten 375 level i wtedy zaczynam stopowanie. Niektórzy już po prostu nie dobijają, tylko zamkną Esteros, pokonają tutaj 10 i już od razu stopują, więc tych jakby taktyk jest wiele, ale tak jak mówię, dużo takich mądrzejszych, że tak powiem, osób wychodzi z założenia, że jakiś 340-350 level to jest za wcześnie, 375, może nawet 380 powinno być jak najbardziej w porządku. Lecimy dalej. Teraz na jakim poziomie skończyć, bo to też Was pewnie ciekawi. No i możemy po raz kolejny popatrzeć sobie na wykres. Ja osobiście preferowałbym to stopowanie lochów, tak jak mówię, od poziomu około 375 do poziomu około 450. Też zależy, bo jeżeli jesteście graczem, których jarają levele, których jara exp, to wiadomo, że najlepiej te lochy sejwować jak najdłużej. Tam ponad 500 level to już się troszeczkę mija z celem, natomiast jeżeli chcecie, nie wiem, bić rekordy, żeby wbić jak najszybciej 500 level albo coś takiego, to wtedy warto te lochy nawet do jakiegoś 485 levela nie klikać i wtedy sobie po prostu jakby wbić od razu tymi lochami 500 level, czy tam coś koło tego, nie? Natomiast jeżeli jesteście graczem na Golda, no to ja tutaj już tak powiedzmy na jakimś, nie wiem, 450, 460 levelu kliknąłbym po prostu te lochy. Te lochy na luzie dadzą około 15 leveli, więc to no bardzo dużo. Załóżmy na W50 chyba tak zrobię, że na 460 te lochy kliknę, no i już będę miał około tam 475 i wtedy sobie przejdę na grę na Golda. Ja, mi nie zależy na biciu jakichś rekordów levelowych czy coś, ja od zawsze powtarzam, że jestem graczem na Golda, więc tak jak mówię, na jakimś 450-60 kliknąć te lochy, wbić około 15 leveli, no i wtedy sobie lecieć już na Golda i na spokojnie te statystyki zacząć farmić. Grunt to jest to, żeby po prostu na tej górze expa, którą widzimy na wykresie, czyli jakoś powiedzmy od poziomu 380 właśnie do tam poziomu, nie wiem, jakiegoś 420, 30, zgarnąć te największe ilości expa,
No a potem to już róbcie co chcecie. Wiadomo, że jak ktoś będzie trzymał te lochy do 485 levela, no to tego expa więcej sobie tam na farmi, ale jak wy będziecie klikać do 400, w sensie trzymać te lochy do tam jakiegoś, nie wiem, 450, 60, no to jednak mimo wszystko ta osoba, która będzie do 485, nie zrobi sobie jakiejś kolosalnej różnicy levelowej z wami, w sensie no, między nią a wami nie będzie jakiejś dużej różnicy, to będzie tam powiedzmy ze 3-4, może góra 5 leveli, co jakby nie jest jakimś ogromną przepaścią, no a wy już o wiele wcześniej sobie zaczniecie po prostu te statystyki farmić, nie? Więc tyle, więc ja osobiście zależy, jeżeli wam zależy na levelu, no to wiadomo, jakiś 480, 485, jeżeli jesteście graczami, którzy preferują golda, no to jakiś 450, 460 i tak już tego expa, tak jak wspomniałem, wyciśniecie tyle, ile wycisnąć powinniście i tyle, ile chcieliście wycisnąć, tak więc to jest jakby, no wydaje mi się, że również logiczne. Tu sobie spójrzcie na spokojnie na ten wykres, możecie zatrzymać film i wtedy sobie samemu analizować. Jeżeli chodzi jeszcze o może taki ostatni rozdział, który mi teraz przyszedł do głowy, jakieś tam powiązane rzeczy, które są właśnie z tym stopowaniem lochów, no to wydaje mi się, że tutaj największą jakby takie największe znaczenie ma przygodomat, dlatego że tak jak wspomniałem, akademię warto jest jak najszybciej zbudować na ten poziom 20, żeby gdy te lochy save'ujemy, gdy tam nie klikamy ich, no to jeszcze z akademii tego expa wyciskać, więc ja osobiście teraz polecałbym po twierdzy 20, tutaj kwaterach 15, powiedzmy tam jakiś delikatnie skarbiec, ale zobaczcie, no ja tutaj mam skarbiec na 11 tylko, natomiast akademię mam już na poziom 20 i tu już jakby tego expa sobie gromadzę tyle, ile tylko mogę, więc tu jakby tą akademię też warto nawet jako trzeci budynek do maksa zbudować. Kamienie zdążycie, kamienie na spokojnie wbijecie prędzej czy później właśnie na ten poziom tam 50 czy tam jeszcze wyższy, no maksymalny to jest 100, no ale wiadomo jak to wygląda, więc tutaj nie ma co się śpieszyć, tylko po prostu warto tego expa sobie zgarniać, więc ta akademia 20 jak najszybciej powinna być zrobiona. Przygodomat, ja wychodzę z takiego założenia, żeby ten przygodomat również jak najszybciej sobie na poziom 15 zrobić i tego tą mawkę odkładać. Jak widzicie, ja tutaj mam poziom 364, już mam odłożone ponad 1000 w tym przygotomacie aweczki, tak więc tutaj ja ten przygodomat sobie odkładam, no i potem odbieram go na 393 poziomie w całości. Nie wiem, czy to jest słuszne, dlatego że, dlaczego na 393 poziomie, no bo jakby wtedy mamy ten pig expa, więc wiadomo, że dostaniemy z tego przygotomatu najwięcej. Nie wiem, czy to jest słuszne, szczerze mówiąc, dlatego że, no wiadomo, na tym 393 też tutaj robiąc po prostu misje zwyczajne i tak dalej, no to wtedy sobie dostaniemy tego wszystkiego najwięcej. Natomiast ja takie coś robiłem i chyba w dalszym ciągu będę tak robił, żeby ten przygotomat w całości odebrać na tym 393 levelu. To nam nie da tam raczej całego levela, a raczej powinno niecały dać. Jeszcze przed odebraniem tego przygotomatu warto w ten dzień na wszelki wypadek sobie zrobić wszystkie tutaj misje i generalnie wszystko na postaci, co wam daje expa, to też tak jeszcze powiem, no ale właśnie z przygodomatem moim zdaniem tak najlepiej jest zrobić. No i chyba tyle z takich pobocznych rzeczy, jeżeli chodzi o tego expa, o te wszystkie tutaj, tak jak mówię, budynki ewentualnie i tak dalej. Jeżeli czegoś byście nie zrozumieli, tak jak wspomniałem na początku, to piszcie komentarze. Jeżeli na coś nie byłoby odpowiedzi w tym filmie, to również piszcie komentarze. Taki dość spontaniczny, ale mam nadzieję, że wszystko to w miarę dobrze wytłumaczyłem. Troszeczkę się przedłużyło, no ale to nic. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Możecie wbijać na Discorda dla widzów, możecie... no to już powiedziałem, dobra. Możecie zostawić kciuka, w ogóle już mi się myli. Ja mam standardową formułkę na początek i na koniec filmu i już totalnie jeszcze mi tutaj ktoś dzwoni znowu i mnie rozprasza. Zostawcie kciuka w górę, tak jak wspomniałem, wpiszcie komentarze, jeżeli czegoś byście nie zrozumieli albo jakieś tam inne opinie mieli, to również chętnie poczytam. Możecie, tak jak mówię, jeszcze zostawić suba z dzwonem, kto tego nie robi. No i chyba tyle. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!